No cóż, uzbierałam trochę nowych książek, więc to idealny moment na Book Haul. Hej, jestem Brenda Maruda, na tym kanale gadamy o popkulturze z naciskiem na książki, więc zarzuć subskrypcją, szczególnie jeżeli wpadną ci w oko te tu nowości wydawnicze, ale i starsze tytuły z tego co widzę, bo skoro je mam, to prędzej czy później będę o nich opowiadać. A zacznijmy od zakupów własnych. Zaopatrzyłam się wreszcie w Małe Życie, czyli tytuł, o którym słyszeli chyba wszyscy i albo zmienił on życie części czytelników i sprawił, że inaczej zaczęli patrzeć na świat, albo wręcz przeciwnie i jedzie się po tym jak kombajnem. Tu, z tego co wiem, autorka to się chyba chciała, nie wiem, mścić albo wyżyć na bohaterach. Tyle tragedii na nich spada, także będę sprawdzać, chociaż nie wiem, czy jestem w odpowiednim nastroju psychicznym na ten kaliber. A druga powieść to W mojej rodzinie każdy kogoś zabił. Mam ostatnio jakąś taką dziwną ochotę na kryminały, a ten daje mi vibe filmu Na noże, który kocham i swoją drogą wyczekuję trzeciej części, bo zatrudnili Andrew Scotta. Mamy tu burzę śnieżną i zamiast znaleźć schronienie w jakimś tam ośrodku, to w nimże po kolei ludzie zaczynają ginąć, więc z jednej strony dość standardowy motyw, ale tutaj Blurbik na okładce mówi, że to ma być zabawne, że to ma być wariacja na temat powieści kryminalnych, także liczę na miło spędzony czas. Następnie od wydawnictwa SQN dostałam tajemniczą przesyłkę. Była to książka, o której nikt nic nie wie i nasza, to znaczy obdarowanych recenzentów, w tym Broszka, aby odgadnąć, kto jest autorem tejże powieści. Akurat tak się składa, że nie zdążyłam jej przeczytać, a już ujawniono rozwiązanie. Autorem okazał się być Sebastian Sadley i otrzymałam także finalny egzemplarz tego tajemniczego tytułu za szczytem. Tu ponownie mamy historię w górach z grupą osób i z morderstwami, ale nie czuję na ten moment żadnego magnetycznego przyciągania do tej lektury, mówiąc szczerze. Opinie w internecie też takie dość średnie, więc kiedyś przeczytam, ale nie spieszy mi się. Nie wiem, czy pamiętacie ten maraton czytelniczy, w sumie bardziej było o nim chyba na Instagramie. Tutaj tyle, co opowiadałam w rekordowym podsumowaniu czytelniczym, ale dostałam całą serię z Tomem Ripleyem, czyli 5 tomów. Ten pierwszy najbardziej popularny to Utalentowany pan Ripley. Tytuł faktycznie powinien wam brzmieć znajomo, bo było kilka ekranizacji tej książki. Ostatnio nawet nowy serial ze wspomnianym już Andrew Scottem. Żadnych słabości, skądże. Na Instagramie zrobiłam wam taką ściągawkę, jaki film jest ekranizacją którego tomu. To jest ogólnie coś, co nazwałabym thrillerem psychologicznym i postawiłabym obok Złap mnie, jeśli potrafisz, bo kibicujemy tutaj człowiekowi, który kłamie, oszukuje, podszywa się i zabija. Także Villain Story pozdrawiam. W temacie Villain Story przybyła też do mnie przepiękna Mara Dyer, którą objęłam patronatem. Tak to jest wzdowienie, czytałam te książki po raz pierwszy, no, dobre 10 lat temu, ale teraz po ponownej lekturze nadal uważam, że to jest fantastycznie zrealizowany młodzieżowy thriller psychologiczny z elementami paranormalnymi, z elementami delikatnego horroru, w którym niczego nie możemy być pewni, bo nasza narratorka przeżyła wypadek, po którym ma zaniki pamięci, ma halucynacje i tak jak ona nie wie, co jest rzeczywistością, no to przez to, że jest naszą narratorką, to my również nie wiemy, co tą rzeczywistością jest. Przeemocje, opowiadałam wam o tej serii więcej w odrębnym filmie, link w opisie. Następne przesyłki również wiązały się z pozytywnymi emocjami. Najpierw dotarł do mnie od wydawnictwa SQN drugi tom Nekroweta, którego słuchałam wcześniej w audiobooku, a potem także trzeci. Objęłam go patronatem, pisałam Blurbika, widocznego tutaj na skrzydełku. Świetnie bawię się przy tych historiach, to jest dla mnie kwintesencja polskiego cozy fantasy, gdzie mamy i magiczne zwierzątka, bo śledzimy losy pracowników gabinetu weterynaryjnego, w którym szefowa jest nieumarła. I są to momenty i słodkie, i urocze, i te bardziej do płaczu. W trzecim tomie wchodzimy w taką poważniejszą, bardziej psychologiczną tematykę związaną z depresją, z lekami i tak dalej. Także z całego serduszka polecam wam całą serię. Tu chyba leży gdzieś pierwszy tom. Od wydawnictwa Jaguar otrzymałam nieco problematyczny tytuł, czyli How Does It Feel, a problematyczny pod względem merytorycznym, tematycznym,
i targetowym. Z jednej strony jest to reklamowane jako romantazy i polecane fanom Okrutnego Księcia, bo faktycznie mamy tutaj świat mrocznych elfów wypełniony kłamstwami, przemocą i manipulacjami, ale nie nazwałabym tego romantazy, bo to nie było romantyczne. To jest bardziej dark romance fantazy, tak jakbyście przełożyli te wszystkie toksyczne i brutalne erotyki z mafią na elfy, więc broń Boże, to nie jest lektura 16+, jak jest tutaj reklamowana, to jest stanowczo 18+, i być może właściwemu targetowi się spodoba. Więcej pisałam o tym na Instagramie. Od wydawnictwa Znak przybyła do mnie Nie jesteś sama Meredith. Kiedy przeczytałam jej opis, no to wiedziałam, że muszę się z tym zapoznać, bo główna bohaterka pracuje sobie zdalnie, ma przyjaciółkę, czyta książki, układa puzzle, wszystko w jej świecie jest uporządkowane. Tylko taki szczegół, który warto zaznaczyć, Meredith od 3 lat nie wyszła z domu. Dziewczyna walczy z depresją, prawdopodobnie też z agorafobią, tak myślę, i zobaczymy, jak te problemy zostały przedstawione, w jaki sposób odbędzie się ta wspomniana walka, bo Meredith będzie musiała wyjść z tej swojej strefy komfortu. Także przeczytam na pewno, bo to są dość bliskie mi tematy, tylko zakładam, że też muszę mieć na to odpowiedni moment. Dzięki wydawnictwu Uroboros udało mi się skompletować już całą serię Szklany Tron od Sary J. Maas, więc planuję sobie jakiś długotrwały maraton z tą serią, bardzo długotrwały. Mam tutaj Królestwo Popiołów i nowelki Zabójczyni w tych nowych wydaniach w twardej oprawie z kolorowymi brzegami, także jestem bardzo ciekawa, jak odbiorę tę serię, bo mnóstwo dobrego o niej słyszałam o Szklanym Tronie, natomiast nieco zawiodłam się na Dworach od tej autorki, to znaczy pierwszy tom Dworów może jeszcze, ale potem tam poszliśmy w te spicy sceny i do tego widziałam tak otwarte ściąganie z trylogii Czarnych Kamieni od Anne Bishop. Robiłam o tym materiał, no ten niesmak pozostał i postaram się go wymazać i na czas lektury Szklanego Tronu podejść do tej serii z czystą kartą. Szklany Tron, pierwszy tom, ja kiedyś tam czytałam lata temu, ale nic nie pamiętam. A proszę, tu jeszcze mi się zakupy własne zapamiętały. Zapomniałam całkowicie. Kupiłam sobie Furyborn, bo też wszyscy wokół się zachwycali. Do tego nie ukrywam, ja mam słabość do tych barwionych brzegów, a te wyglądają przepięknie. A też postanowiłam sobie, że ograniczam kupowanie książek. Widać. Jeżeli już, to kupuję tylko te konkretnych autorów, których uwielbiam i od nich wszystko zbieram, typu Bardugo, typu Sanderson, albo książki wydawnictw, których nie ma na Legimi, więc jest to Otwarte czy Moondrive, albo właśnie Znak Odyseja. A tutaj chyba, jeżeli dobrze pamiętam, miałam jeszcze jakiś kupon do wykorzystania, więc zdecydowałam się finalnie na to. Fabularnie mamy tu dwie królowe, proroctwo i sama nie wiem nic więcej. Kolejne piękne wydanie, no rozpieszczają nas te wydawnictwa. Od wydawnictwa Znak otrzymałam Masters of Death Olivia Blake. Czytałam już The Atlas Six tej autorki. Bardzo mi się podobało, więc nie mogłam sobie odmówić możliwości zapoznania się z jej kolejną książką. Swoją drogą, taka anegdotka, ja już ją miałam zamówioną. A jak wydawnictwo mi napisało, że podeśle mi egzemplarz, to szybko anulowałam tamte zamówienie. Oszczędności. No i jest to książka przedziwna, ja już ją czytałam. Mamy tutaj Pana Śmierć, mamy medium, które udaje, że jest medium, bo nie widzi duchów, tylko jest chrześniakiem śmierci, więc ma kontakty i znajomości. Mamy agentkę nieruchomości, która jest wampirem, ale zmienia się w kota. No ogólnie czego tam nie ma. Narracja też jest bardzo specyficzna i jestem pewna, że to jest lektura, która nie podejdzie każdemu, ale było to z pewnością bardzo ciekawe doświadczenie, o którym więcej opowiadałam w odrębnym filmie. Lecimy dalej z pięknymi wydaniami, z barwionymi brzegami. Five Broken Blades, czyli 5 pękniętych ostrzy od wydawnictwa Jaguar. Ależ we mnie walczyły dwie marudy, to sobie nie wyobrażacie. Z jednej strony miałam ogromną ochotę na tę lekturę, bo jest ona porównywana do Szóstki Wron, którą kocham. Z drugiej strony mamy tutaj Koreę, a nie jestem wielką fanką czytania o azjatyckiej kulturze, czy w ogóle obcej, trudnej mi do zrozumienia, wczucia się w jakieś obce realia. No i wbrew pozorom porównanie jej do Szóstki Wron też mogłam odebrać jako wadę, no bo czy to będzie lepsze, czy gorsze, czy wyjdzie na to, że to jest plagiat Szóstki Wron, wiecie, coś z tyłu głowy mi tam tkwiło. No, a że jestem w trakcie lektury, to niebawem się przekonacie, co faktycznie o tym myślę. Na pewno opinią podzielę się na Instagramie czy na Facebooku, jakiś tam TikTok pewnie wleci. Natomiast tutaj na YouTubach to pewnie opowiem o niej dopiero w podsumowaniu czerwca, bo raczej nie planuję odrębnego filmu. I jeszcze dosłownie wczoraj dotarło do mnie Wszystko Dobrze. Mam jeszcze Króliczka tej autorki i wydaje mi się, że obie lektury idealnie
będą opisywać styl tej autorki, bo to są książki, które albo kochamy, doceniamy, szanujemy za styl i poruszane tematy, albo stwierdzamy, że to wszystko jest bez sensu, że to jest przerost formy nad treścią, że to jest wannabe Margaret Atwood albo Donna Tartt. Więc czekajcie, jakie będzie moje zdanie, a wszystko dobrze zainteresowało mnie również przez tematykę teatru. Wiecie, ja kocham musicale, prowadzę stronę kierunek musical, autopromocja. A tutaj główna bohaterka była aktorką, ale przeżyła pewien wypadek, jej kariera rypła. Teraz jest na lekach, próbuje działać jako reżyserka teatru uniwersyteckiego, aż spotyka trzech tajemniczych darczyńców i nie mam pojęcia, co tu się wydarzy. Nie wiem, czy mówić, że pachnie mi to jakąś tajemną historią. Dajcie znać, która z tych książek zainteresowała Was najbardziej i do których tytułów powinnam czym prędzej przygotować jakieś odrębne materiały. A dotychczasowe ciekawe linki i social media w opisie, jak zwykle. Tu inne filmy na kanale Wybrednej Marudy, a dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem. Pa!